Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Zapraszam na południowe wydanie informacji dnia. Większość, bo blisko 95% gmin wnioskuje o podwyżkę opłat za wodę i ścieki, poinformowały Wody Polskie. Ze wszystkich złożonych wniosków, to jest z 2,5 tysiąca, 960 zostało zatwierdzonych. Odrzucono blisko 800. Większość gmin i przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych dążyła i dąży do podwyżek wody i ścieki. My, jak Państwo wiecie, stoimy na straży konsumentów, odbiorcy końcowego i dlatego stąd trwa pomiędzy nami dyskusja na temat cen. 798 wniosków to są decyzje odmawiające zatwierdzenia nowych cen. 613 wniosków to są wnioski, które jeszcze w chwili obecnej są procedowane w organach regulacyjnych. Głównymi przyczynami odmowy wydania decyzji zatwierdzających nowe ceny za wodę i ścieki w naszej ocenie to była wysoka marża zysku. Wysoką inflację odczuwamy na co dzień. W ocenie ekonomisty doktora Mariana Szołucha to efekt nie tylko rosnących kosztów produkcji i wyższych cen energii, ale także nowych i wyższych podatków. Według Narodowego Banku Polskiego średnia inflacja na koniec tego roku wyniesie ponad 4%. W styczniu tego roku akurat inflacja wyniosła w ujęciu miesiąc do miesiąca 1,2%. Miesiąc do miesiąca, powtórzę, nie rok do roku. Bardzo dużo. Gdyby ona się powtórzyła, gdyby taki odczyt powtórzył się w kolejnych miesiącach, to był odczyt najwyższy od dekady. Oznaczałoby to dwucyfrowy wynik na koniec tego roku. Tak oczywiście nie będzie, mówi ekonomista dr Marian Szołucha, ale zwraca uwagę, że już styczeń zapowiadał spadek wartości pieniądza. Przyczyn jest wiele. Rosną ceny energii, co wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Drożeje produkcja materiałów budowlanych. Rolnictwo dotknięte ASF, ptasią grypą czy problemami przy zbiorach to wzrost cen produktów rolno-spożywczych. Poza tym w styczniu zostało podniesionych kilkanaście podatków i opłat, podkreśla ekonomista. Rosną koszty utrzymania mieszkań w Polsce i znowu co się stało w tym obszarze w styczniu? Pojawiła się na rachunkach za prąd opłata mocowa, pojawiła się opłata OZE, wzrósł podatek od nieruchomości, nawet abonament RTV poszedł w górę. Najważniejszym czynnikiem, który ma wpływ na obecny stan polskiej gospodarki, jest oczywiście pandemia. Rząd podejmował wiele kroków, dzięki którym udało się uratować m.in. miejsca pracy. Jednak równowaga musi być zachowana i teraz ponosimy tego koszty, wskazuje ekonomista. Trzeba wrócić do normalności, trzeba trochę, jeśli chodzi o finanse publiczne, zacisnąć pasa, znowu oglądać każdą złotówkę ze wszystkich stron, publiczną oczywiście, zanim się ją wyda. Gospodarkę po pandemii ma podnieść Polski Ład. Trzy główne wyzwania, które przed nim stoją, to zbudowanie sektora nowych technologii, rozwój infrastruktury i transformacja energetyczna, ocenił dr Marian Szołucha. Na dziś najbardziej prawdopodobny scenariusz to powrót dzieci do szkół we wrześniu w systemie stacjonarnym, informuje minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Resort Edukacji i Nauki już szykuje się na jesień. W poprzednim roku to właśnie wtedy miał miejsce gwałtowny wzrost zakażeń COVID-19. Jeśli przyjdzie czwarta fala i zacznie zbierać takie żniwo jak wariant brytyjski, szkoła ma być gotowa nawet na tryb zdalny. Przygotowujemy każdy możliwy scenariusz. W tym momencie najbardziej realny jest powrót do szkół, oczywiście w systemie stacjonarnym. No ale jeśli byłoby zagrożenie ze strony koronawirusa, tego warianta Delta albo innego wariantu, który by się pojawił, no to na pewno ten wariant hybrydowy też jest gdzieś możliwy i on jest rozważony, on jest też przygotowany. On może również być związany z tym, że dzieci, które będą zaszczepione, będą, nie będą liczone do tego, do tej 50-procentowej puli obecnych w szkole. Minister Przemysław Czarnek był pytany w Polskim Radiu o to, ilu nauczycieli jest zaszczepionych. Wskazał, że do momentu, gdy zajmował się tym resort edukacji, było to około 70%. W kolejnych miesiącach nauczyciele szczepili się w systemie populacyjnym. Na razie nie ma danych o tym, ilu uczniów się zaszczepiło. W pierwszych tygodniach września informacji na ten temat będzie więcej. Dyrektorzy szkół będą mogli wnioskować o przygotowanie punktów szczepień w szkołach, zapowiedział minister. Resort Aktywów Państwowych ma zająć się wykonaniem uchwały sanacyjnej, jaką przyjęło Prawo i Sprawiedliwość.
Każdy polityk obozu rządzącego będzie musiał poinformować w oświadczeniu, którzy członkowie jego rodziny zajmują wysokie i dobrze płatne stanowiska w spółkach Skarbu Państwa. Nepotyzm szkodzi wizerunkowi obozu rządzącego. To łatwy argument w rękach opozycji. Łatwy sposób, by wzbudzić irytację wśród wyborców. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało twarde rozliczenie. Przyjęta została uchwała sanacyjna. Pracy nie stracą wszyscy członkowie rodzin, którzy pracują w państwowych spółkach, ale ci, którzy są na eksponowanych stanowiskach. Rady nadzorcze, zarządy te, czy doradcy i takie stanowiska, które są wysoko płatne i gdzie zachodzi pewne podejrzenie, prawda, że mogło dojść do jakichś protegowania czy do załatwiania tej pracy po znajomości. Rozliczenie z nepotyzmem ma spaść na resort aktywów państwowych. Mamy taki pomysł czy taki projekt i tak będziemy go realizować, że poprosimy naszych parlamentarzystów, naszych polityków po prostu o złożenie takich odpowiednich oświadczeń o członkach rodziny, najbliższej rodziny. PiS podtrzymuje też swoje stanowisko, by rozliczenia dokonano wszędzie. Nie tylko w spółkach państwowych, ale także samorządowych. I tutaj premier, który jest przekonany, że rządy Platformy dla spółek wcale nie były lepsze, ma sporo zastrzeżeń do swoich politycznych przeciwników. Ponieważ ta zmiana powinna dotyczyć całej Polski. My zaczynamy od siebie. Jeżeli trzeba uderzyć się w pierś, to się potrafimy uderzyć w pierś. Być może zapisy, które mają rozliczyć wszystkie strony politycznego sporu, znajdą się w ustawie szykowanej przez rząd. Dzieje się tak m.in. na wniosek Pawła Kukiza, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Najlepiej tę sytuację mimo wszystko docelowo uregulować w przepisach prawa, tak aby te wyjątki i jasność zasad była klarowna. W ocenie opozycji właśnie tych wyjątków już teraz w uchwale sanacyjnej jest za dużo, co w praktyce przekonują m.in. politycy Platformy, nie rozwiąże problemu nepotyzmu w spółkach Skarbu Państwa. Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty na Śląsku mówił o propozycjach Polskiego Ładu skierowanych do przedsiębiorców. Odwiedził firmę EcoOkna, jedną z największych tego typu w Europie. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że polska gospodarka w czasie pandemii potrafiła się obronić. Ważną rolę odegrał rozwijający się polski eksport. Jednym z przykładów jest firma EcoOkna w Kornicach, która jest jednym z największych producentów okien w Europie. Polskie okna to właściwie produkt, który staje się nie tylko naszym podstawowym produktem eksportowym, ale w bardzo wielu domach, mieszkaniach, budynkach, budowlach na zachodzie Europy polskie okna to polski produkt numer jeden. Mateusz Morawiecki dodał, że ten biznes cały czas się rozpędza o blisko 5% rocznie w skali kraju. Takie firmy jak EcoOkna potrzebują jednak pomocy od państwa, nawet w najprostszych sprawach. Nasz rozwój jest w oparciu o przede wszystkim ludzi. Firma to są ludzie. Tak jak tutaj w tej chwili zatrudniamy ponad 7,5 tysiąca pracowników. I to jest nasz kapitał. To jest nasz kapitał, który nas ciągnie do przodu, dzięki któremu rośniemy. Wskazał właściciel firmy. Na potrzeby przedsiębiorców właśnie w obszarze eksportu ma odpowiadać Polski Ład, który przewiduje promocję i wzmocnienie polskiego biznesu za granicą, mówi premier. Chcemy jako państwo polskie jeszcze bardziej być pomocnym partnerem dla polskich przedsiębiorców, bo pamiętajmy, polski eksport to repatriacja kapitału do Polski. Przez ostatnie ćwierć wieku w Polsce wskaźniki importu były znacznie wyższe od wskaźników eksportu. Dzięki takim firmom jak EcoOkna ten trend się zmienia. Stąd potrzeba wsparcia od państwa, ocenił Mateusz Morawiecki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma zastrzeżenia do sieci handlowej Kaufland. Chodzi o nabycie przez Kaufland prawa do powierzchni handlowej hipermarketu Leclerc w Kielcach. Według UOKiK-u nabycie przez Kaufland Polska Markety prawa do powierzchni handlowej hipermarketu Leclerc w Kielcach może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na lokalnym rynku. W tej sprawie konieczne było przeprowadzenie badania rynku i weryfikacja danych przedstawionych przez przejmującą spółkę we wniosku o zgodę na transakcję. Dlatego prezes urzędu Tomasz Chrustny skierował sprawę do drugiego etapu. Analiza wykazała, że w wyniku koncentracji może dojść do ograniczenia konkurencji na lokalnym rynku sprzedaży detalicznej artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku w hipermarketach, supermarketach i dyskontach. Byłoby to niekorzystne dla konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami, a także dla samych konsumentów w Kielcach. Dlatego przedstawiłem zastrzeżenia do koncentracji.
W ocenie UOKiK-u analiza tej sprawy i dotychczasowe orzecznictwo urzędu oraz organów antymonopolowych innych krajów pokazują, że teren rywalizacji dużych sklepów o klientów to obszar o promieniu do 10-15 minut jazdy samochodem. Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy mają 14 dni na odniesienie się do zastrzeżeń. Na ich wniosek termin ten może zostać wydłużony o kolejne 2 tygodnie. Francja ukarała Google'a. Grzywna wynosi 500 milionów euro. To największa kara, jaką kiedykolwiek francuski Urząd Ochrony Konkurencji nałożył za niewykonanie jednej z jego decyzji. Koncern Google w każdym kraju zajmuje się reprodukcją treści w internecie. Po wpisaniu odpowiedniej frazy w przeglądarkę pojawiają się konkretne informacje. Na całym świecie toczy się dyskusja, czy gigant cyfrowy powinien płacić wydawcom za wykorzystane treści. Wielu uważa, że tak, dlatego Google był już zmuszony do tego, by zawrzeć umowę z koncernem New Corp. Teraz zmaga się z podobnymi problemami we Francji. W ocenie francuskich wydawców prasy cyfrowy gigant stosował niekorzystne praktyki w wynagrodzeniach z tytułu wykorzystania ich autorskich treści. Dlatego sprawą zajął się francuski Urząd Ochrony Konkurencji, który nakazał negocjacje. Zdaniem wydawców Google prowadziło niekorzystne rozmowy, które nie uwzględniały ich uwag. Stąd kara w wysokości 500 milionów euro. Sam koncern wyraził rozczarowanie decyzją. Przez cały okres negocjacji działaliśmy w dobrej wierze. Ta grzywna nie odzwierciedla podjętych wysiłków ani rzeczywistości korzystania z treści wiadomości na naszej platformie. Decyzja ta dotyczy głównie negocjacji, które miały miejsce między majem a wrześniem 2020 roku. Od tego czasu kontynuujemy współpracę z wydawcami i agencjami informacyjnymi, aby znaleźć wspólną płaszczyznę. Nigdy wcześniej francuski Urząd Ochrony Konkurencji nie nałożył tak wysokiej kary za niewykonanie jednej z jego decyzji. Po 5 latach symbole Światowych Dni Młodzieży wracają do Polski. Krzyż oraz ikona Matki Bożej Salus Populi Romani od 21 sierpnia do 1 września nawiedzą 17 diecezji. Już za 2 lata w Lizbonie odbędą się 38 Światowe Dni Młodzieży. W ramach przygotowań do spotkania młodych katolików, które zapoczątkował święty Jan Paweł II w 1986 roku, symbole SDM, Krzyż Roku Świętego i ikona Matki Bożej Salus Populi Romani krążą po świecie. Teraz są w Afryce, następnie trafią do Hiszpanii, a 21 sierpnia przybędą do Polski, do sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr na Wiktorówkach. To jest czas wakacji, kiedy w wielu diecezjach różne wydarzenia są już zaplanowane. Młodzież jest na obozach, rekolekcjach oazowych, różnego rodzaju festiwalach, spotkaniach czy zjazdach. W związku z tym symbole Światowych Dni Młodzieży trafią tylko do 16 diecezji Kościoła Katolickiego i jednej Kościoła Grekokatolickiego. Mówi ksiądz Mariusz Wilk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego SDM. Symbole Światowych Dni Młodzieży nawiedzą także kilka sanktuariów. Błogosławionej Karoliny Kuskówny, Matki Bożej Częstochowskiej, Matki Bożej Ostrobramskiej i świętego Józefa w Kaliszu. Będą także w stolicach diecezji lubelskiej i sandomierskiej, drohiczyńskiej i białostockiej, ełckiej, rzeszowskiej, kieleckiej, radomskiej, warszawskiej i warszawsko-praskiej, koszalińskiej i gdańskiej. 1 września, czyli ostatniego dnia, ikona i krzyż przybędą na Westerplatte. W archidiecezji krakowskiej będą 2 razy, 21 sierpnia w sanktuarium na Wiktorówkach i 27 sierpnia w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Bliskość Pana da siłę, także najbardziej kruchym spośród nas, aby wyruszyć w nową drogę, drogami marzeń, pamięci i modlitwy, pisze Ojciec Święty w orędziu na pierwszy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. 31 maja w święto nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Ojciec Święty ogłosił orędzie na Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Będziemy go obchodzić w czwartą niedzielę lipca, w bliskości wspomnienia świętych Joachima i Anny, Dziadków Jezusa. Po raz pierwszy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych będzie 25 lipca. Papież w orędziu na ten dzień zwrócił uwagę, że dziś często zapomina się o osobach starszych. Przede wszystkim oni są tymi, którzy niosą w sobie wartość. Noszą wartości, mają duże doświadczenie życia i to doświadczenie życia mogą przekazywać młodemu pokoleniu. Jest bardzo ważna sprawa, aby nastąpiła dobra współpraca pomiędzy pokoleniami. Mówi ksiądz profesor Jan Machniak. Papież podkreśla,
że osoby starsze z powodu wieku często doświadczają nieuniknionych przemian w swoim organizmie. To sprawia, że szczególnie potrzebują drugiego człowieka. Tu z pomocą powinni im przyjść najbliżsi, ale także parafie, dodaje ksiądz profesor. Problemem wielu starszych jest również samotność. Samotność jest czymś, co zabija człowieka, co niszczy człowieka. Jest bardzo ważne, żeby współczesne społeczeństwo, Kościół, żeby zwracał uwagę na tych, którzy całe swoje życie poświęcili dla pracy, dla swojej rodziny, dla swoich najbliższych, a potem potrzebują opieki, potrzebują troski, potrzebują przede wszystkim tego ciepła, które może mogą dać ci najbliżsi. Ojciec Święty w orędziu podkreśla, że starsi są potrzebni do tworzenia w braterstwie i przyjaźni społecznej jutrzejszego świata, w którym będziemy żyć. Wszyscy bądźmy aktywni w rehabilitacji i wspieraniu zranionych społeczeństw, pisze Ojciec Święty. Wśród filarów, które muszą dźwignąć tę nową konstrukcję i pomogą wznieść się, papież wymienia trzy: marzenia, pamięć i modlitwę. Kończymy południowe wydanie informacji dnia. W imieniu całego naszego zespołu dziękuję Państwu za uwagę i życzę przyjemnego popołudnia. Do zobaczenia z Panem Bogiem.